Cześć. Dostaję ostatnio wiele pytań o fartuchy, których używam, czy na co dzień na zajęciach, czy nosiłam do szpitala. I trochę mnie to, szczerze mówiąc, zdziwiło, bo wydawało mi się, że już każdy ma swój fartuch, ale okazuje się, że nie do końca jesteście z tych swoich fartuchów zadowoleni. Albo macie pożyczony od kogoś fartuch, bo nie wiedzieliście jeszcze, jaki kupić. Albo kupiliście fartuch w sklepie BHP za 25-30 zł i nie podoba wam się to, jak on po prostu wygląda. No nie oszukujmy się, taki fartuch nie jest jakiejś super jakości, ale z drugiej strony, na przykład jeżeli oblejecie się czymś na chemii, to nie będzie wam go tak szkoda wyrzucić. Czy nawet spróbować go doczyścić i najwyżej chodzić z jakąś plamą, bo z drugiej strony zawsze może się coś takiego zdarzyć. Ale jeżeli chcecie jakiś fartuch taki ładniej leżący, łatwiejszy do prasowania, bo te ze sklepu BHP są zwykle bardzo ciężkie do prasowania, przynajmniej ten, z którym ja miałam do czynienia, ja mogę wam szczerze polecić fartuchy czterech firm i zaraz do tego przejdziemy. Ale po co mi aż tyle fartuchów? No więc ja raz, że lubię, żeby ten fartuch był zawsze czysty, zawsze świeży. I ja tych fartuchów nie piorę w Zabrzu, tylko włożę do prania do domu. Bo mam taką pralkę, która już mi raz jedną białą bluzkę zniszczyła i po prostu jej nie chcę ryzykować, bo ja swoje fartuchy lubię. Żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja was, broń Boże, nie namawiam do tego, żebyście kupowali sobie 5 fartuchów, jeżeli macie tylko 2 zajęcia, na które wam fartuchy są w ogóle potrzebne. Jak najbardziej wystarczy wam jeden fartuch, możecie go prać i spokojnie chodzić w jednym. Według mnie optymalnie jest posiadać 2, tym bardziej, że one się później przydadzą na praktyki wakacyjne. No, ja mam, tak jak mówię, więcej, ale każdy z tych fartuchów jest trochę inny. I ja na przykład z tych krótszych fartuchów korzystałam po prostu tak jak z bluzy medycznej. Do spodni medycznych zakładałam sobie, zapinałam po prostu wszystkie guziki tego fartucha i on wyglądał po prostu tak jak taka bluza, także to jest też fajna opcja, że one są takie wielofunkcyjne. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której zapomniałam wspomnieć. Wszystkie te fartuchy, które wam zaraz pokażę, są polskich firm. Dla mnie to jest bardzo istotne. I może zaczniemy od fartucha, który jest najbardziej znany na Instagramie, czyli Instafartuch Magdaleny Krajewskiej. On występuje w 3 długościach. Krótki, średni i długi. Ja mam ten średni. I on jest inny niż wszystkie inne fartuchy. Wygląda jak taki płaszcz, trencz, jest przewiązywany paskiem i wygląda świetnie zarówno cały pozapinany, jak i rozpięty. I widziałam, że niedawno pojawiły się też fartuchy męskie i krótkie fartuchy kolorowe, także warto zajrzeć. Ja wam wszystkie te fartuchy podlinkuję na dole w opisie. I jest to fartuch naprawdę taki bardzo elegancki, i no nie każdemu będzie pasował, ale jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Drugi fartuch jest firmy Stylowe Fartuchy i on wygląda bardzo niepozornie i zresztą może wyglądać jak najbardziej klasycznie, ale możemy sobie odwinąć rękawy, które od spodu będą miały jakiś wzór. W moim przypadku niebieski. Wykończenia tego fartucha też są właśnie w taki wzorek. I na stronie mamy zarówno marynarki, sukienki medyczne, jak i właśnie fartuchy różnej długości. Ja także widziałam, że są też bluzy. Także wybór jest przeogromny i tutaj sami możecie sobie fartuch zaprojektować. Także to jest też bardzo fajna opcja dla osób, które chcą mieć coś oryginalnego, coś, czego nikt inny mieć nie będzie. Ten fartuch jest z bawełny satynowej. Ma pięknie wykończone kieszenie, też właśnie z tym wzorkiem. I na kieszenie warto jak najbardziej zwracać uwagę, szczególnie później na praktyki w szpitalu czy zajęcia kliniczne. Kieszenie są naprawdę bardzo ważne, żeby były duże i pojemne. Trzecia firma najbardziej zaskoczyła mnie różnorodnością swoich produktów i jest to firma Rena Fartuszki. Oni produkują odzież zarówno medyczną, kosmetyczną, jak i do salonów fryzjerskich.
mają fartuszki zarówno takie klasyczne, białe, jak do laboratorium, jak i kolorowe, krótkie, dłuższe. No i mój największy ulubieniec, którego już Wam pokazywałam na Instagramie, czyli biały, krótki fartuszek z krótkim rękawem, który ma tęczową lamówkę. I z tego, co czytałam, można te fartuszki wykonać też jak najbardziej z długim rękawem. Mi były potrzebne akurat krótkie rękawy teraz na lato. No i kolejny fartuch to jest przepiękny kobalt, który też naprawdę ten kolor na żywo wygląda dużo ładniej, dużo lepiej niż wyglądał na zdjęciu. Kusił mnie też fartuszek w kolorze miętowym, który bardzo ładnie wygląda do białych spodni, bo właśnie tak ten kobaltowy nosiłam do białych spodni medycznych, do białych butów i wyglądało to naprawdę bardzo fajnie. Fartuszki mają różne dekolty, ozdobne guziki, jakieś cyrkonie, także każdy znajdzie jak najbardziej coś dla siebie. I już ostatnia firma, która pojawiała się na moim kanale najczęściej, w największej ilości filmów, jest to firma Eldan, która ma największy zdecydowanie wybór takich białych, niby klasycznych fartuchów, ale o bardzo nowoczesnym kroju. Te fartuchy, no ja akurat zwracałam uwagę na damskie, bo to mnie najbardziej interesuje, są bardzo ładnie taliowane, są dobrze skrojone, ładnie leżą. Nie jest tak, że gdzieś nam ten fartuch odstaje, że wyglądamy jak w worku. I mój fartuch, ten, który właśnie widzicie, to jest sukienka medyczna Adela. I moja miłość do tego fartucha jest naprawdę ogromna, bo mam ten sam model w dwóch sztukach, także naprawdę bardzo, bardzo go lubię przez to, jak on wygląda, przez to taliowanie, lekkie rozkloszowanie u dołu, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Mogę Wam też polecić fartuch damski Nicole, też świetnie się nosi. I te fartuchy występują, ta sukienka Adela występuje w długim rękawie, w krótkim rękawie. Widziałam, że są też modele, które mają rękaw 3/4, kolorową lamówkę, gdzieś tam kolorowe wykończenie kieszeni. Także niby klasycznie, ale jednak tak nowocześnie i zdecydowanie wszystkie te fartuchy, które Wam pokazałam, bardzo, bardzo Wam polecam. Nosiłam je już wielokrotnie, wielokrotnie je prałam. Z żadnym z tych fartuchów nic się złego nie działo, nie skurczył mi się w praniu, nigdzie mi się nie odbarwił, nie mechacą się, także za te fartuchy jak najbardziej ręczę. Jeżeli ten film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o kciuka w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!